dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach. Obchodzimy dzisiaj Gminny Dzień Czytelnika, która to już jest uroczystość. To już jest czwarta uroczystość organizowana na terenie gminy. Pierwszy Dzień Czytelnika odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatyczach, drugi był w Czerniczynie, trzeci w Dziekanowie i teraz jesteśmy w Stefankowicach. W gminie Chrubieszów jest Gminna Biblioteka Publiczna i cztery filie i wszystkie biblioteki nie działają we własnych strukturach, tylko w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury, czyli cztery placówki. A gdzie one się znajdują? Gminna Biblioteka w Muniatyczach i filie w Czerniczynie, Dziekanowie, Mienianach i Stefankowicach. Biblioteki na terenie gminy Chrubieszów nie działają strukturalnie, samodzielnie włączone są gminne ośrodki kultury. Jacy goście zostali zaproszeni na dzisiejszą uroczystość? Na dzisiejszą uroczystość zapraszaliśmy władze. W osobach pana wójta, pana sekretarza, zapraszaliśmy radnych, zapraszaliśmy przedstawicieli organizacji, z którymi na co dzień biblioteka współpracuje. Dopisali radni, dopisali przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze, osoby, które wspierają bibliotekarki w codziennych działaniach, w codziennej pracy. No, za co muszę im w tej chwili podziękować, że byli. Ale byli też przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, z którymi na co dzień współpracujemy. Stowarzyszenie Sosenka, Lokalna Grupa Działania. Jakie były kategorie w konkursie i jakie były przewidziane nagrody? Podczas Gminnego Dnia Czytelnika rozstrzygany jest konkurs na Czytelnika Roku. No w tym momencie 2013, czyli rok wcześniej. I mamy 5 kategorii. Dzieci do lat 7, dzieci szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i szkół średnich, dorośli i rodzina czytająca. A nagrody? Nagrodą jest statuetka i w zasadzie prestiż, bo nie idą za tym pieniądze, ale jest ta statuetka o czytelniku. Mówimy, staramy się mówić jak najdłużej, żeby nie zapomnieć, kto był czytelnikiem danego roku. Taką statuetkę można sobie oczywiście postawić w domu na półce i pochwalić się, prawda? Tak, dokładnie. Także jest to pamiątka. Też. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poporobotnik jak gołacz, rzechotnik, zagrożony.